Realizujemy projekt PGS Grabełchatów perłą województwa łódzkiego. Dla mnie osobiście jest to ogromny zaszczyt kierować klubem, który ma nie tylko znaczenie lokalne. Od wielu lat PGS Grabełchatów promuje region łódzki. Myślę, że najlepszym tego świadectwem jest frekwencja i spotkania Ligi Mistrzów, które rozgrywaliśmy do tej pory w Łodzi. Spotykamy się z wieloma oznakami wielkiej sympatii i zainteresowania naszym klubem w całym regionie. Zresztą nie tylko w całym regionie, dostajemy wiele listów z całej Polski w zasadzie, a kibice na meczach Ligi Mistrzów w Łodzi z flagami przyjeżdżali z wszystkich zakątków, nie tylko regionu, ale i całej Polski. Cóż, to niezwykle wyróżnienie dla nas jako klubu, jako marki, że zostało to dostrzeżone przez pana marszałka. Chcę podkreślić, że ta współpraca układa się bardzo dobrze i myślę, że PG z Grabełchatów wywiąże się z tej roli i będzie w sposób należyty promowała cały region łódzki. No, myślę, że tych projektów jest wiele. My, kiedy składaliśmy tę aplikację, wiedzieliśmy, że bardzo wiele instytucji ubiega się o to dofinansowanie i chce być promotorem w regionie. Cieszę się bardzo, że komisja dostrzegła tak wielką rolę PGS Kry w promocji regionu i myślę, że tak jak powiedziałem, wywiążemy się z tego zadania w sposób należyty. Jest to bardzo, bardzo szeroki projekt dotyczący różnych aspektów i promocji. Myślę, że zadowoli wszystkich kibiców.